wiosną 1934 roku w całej AKA nastąpiła reorganizacja i właśnie tej mojej grupie, P17, wyznaczono zadanie opanowania gmachu polskiej wytwórni papieru wartościowego w momencie, gdy powstanie się zacznie. Zajmowali te stanowiska. Więc to była ta różnica, że trudniej się było po prostu bronić tam. Łatwiej było się bronić przez to zaręczenie zabudowy. No barykada nie musiała mieć 80 metrów, tylko kilkanaście metrów. Więc nas w nocy często oświetlali reflektorami. Była taka bateria działu, która stała po drugiej stronie Wisły. Myślę, że przy kości zoo zoologicznego. Oni byli akurat vis-a-vis PWPW i oni w nas palili jak w tarczę. No i przy tych działach były reflektory, bo to jest normalne wyposażenie jakieś artyleryjskie. Więc te reflektory zapalały się gazem i my początkowo, jak się biegli gdzieś tam i nagle w twarz zaświecił reflektor z bardzo dużej odległości, bo z drugiej strony Wisły to człowiek najpierw na wszelki wypadek padał. A za chwilę ja jestem oświetlony w warstwie. Tymczasem później dopiero przyszła świadomość, że oni z tej odległości pojedynczego człowieczka tam nie wynajdują. Oni z innych powodów, oni sobie przed pole swoje oświetlają, żeby czegoś niespodzianki jakiejś nie było. A to, co się po drugiej stronie Wisły dzieje, jakiś tam człowiek przebiega i już po jakimś czasie przestaliśmy. No. A przedtem, to pamiętam, badało się, ponieważ szyby już zdążyły wylatywać przez pierwsze dni, to padał człowiek na to tłuczone szkło na chodniku, co nie było przyjemne. To było tylko ściany, czerwona cegła, gruz, jakieś pagórki z gruzu, jakieś powywalane otwory do codziennej posesji. Nic się nie różniło, nie wiadomo, czy świętojerska, czy franciszkańska, czy łapska. Ja się zorientowałem, że ja mowy nie ma, żebym ja trafił na to miejsce, a tam już patrole niemieckie. I ja nagle usłyszałem szwargot niemiecki z jednej, z drugiej strony. Ja się cudem zdążyłem rozmundurować. Przebieg powstania tak się ułożył, bo my w pierwszej chwili mieliśmy przewagę, było to zaskoczenie częściowe, dodajmy. Ale najpierw byliśmy w ofensywie, były sukcesy. Później Niemcy zaczęli dyktować warunki. To był taki, to było konkretnie, pamiętam ten dzień, bo to był taki dość dramatyczny dzień, 24 sierpnia. Były falowe ataki piechoty na nasze stanowiska tam od Wisły. I tych ataków było w ciągu dnia kilka. Po odparciu ataku oni zalegali na jakiś czas. Tam na przeciwko mieli takie działki warzywne, kartofle, pomidory, wysoko, dość rosnące. No tutaj jeszcze trzeba dodać, że charakterystyczne dla okupacyjnej Warszawy też było to, że wobec tych braków wyżywienia powszechnie ludzie starali się, każdy skrawek ziemi wykorzystywali na to, żeby coś tam sadzić, jakieś pomidory, jakieś kapusty i tych działek było bardzo dużo. I takie właśnie działki warzywne były naprzeciw wytwórni papierów wartościowych, tam w stronę Wisły Strawy. I oni zalegali w tych zaroślach, niewidoczni. Po jakimś czasie nadlatywały te sztukasy, to były bombowce, potocznie nazywało się sztuka, to był Junkers 91. I one rzucały, jak one nas bombardowały, to my na czas tego bombardowania cofaliśmy się w głąb. Wiesz, w głąb korytarzy, czy z tych frontowych mieszkań, gdzie oni rąbali. Trzeba, że Niemcy mieli doskonałą synchronizację. Jeszcze zawsze staraliśmy się ten dystans czasu między bombami wyłowić uchem, czy to ostatnia bomba, czy jeszcze będą nas rażyć. Bo jeszcze nie opadł tynk w ostatniej bombie, kiedy ta piechota już ruszała na nas. To nie tak świetne łączność. I wtedy był taki wyścig. Oni z zewnątrz, a my do tych dziur, do tych okien, bo my się pod koniec broniliśmy już suteren takich dom, zburzony budynek był, a z tych dziur się broniliśmy tak tuż nad ziemią. I zajmowaliśmy znowu, żeby zdążyć stanowiska, żeby oni
zanim dopadną w opór. To był taki moment, kiedy oni są bardzo blisko, no są 30-40 metrów od nas. Nas ratowało to, że był taki żelazny parkan szlachetny. Ten parkan wprawdzie po 3 tygodniach artyleryjskich pocisków i tych bomb, on w dużej mierze już leżał. Były ogromne wyrwy w tym parkanie. Tym niemniej było kilka wyrw, ale na pewnych odcinkach też sztafety istniały. I dlatego nam to ułatwiało obronę. My koncentrowaliśmy się strzelając w te pchali się w te otwory. Gdyby w ogóle nie było tego parkanu, gdyby oni ławą ruszyli bez żadnej przeszkody, to oni nas szybko załatwili. Nas w tym momencie było 12-13, a jak ich było 50, no to przecież nie zatrzymałoby się, nie nadążylibyśmy. Ratowały nas to, że były tylko kilka miejsc na nich.